Cześć kochani, z tej strony Iwona. Witajcie w nowym odcinku na kanale My Kobietki. Dzisiaj przygotowałam dla Was przegląd nowej wiosennej kolekcji z Pepco. Kupiłam dziewczyny t-shirty, jeansy, kurtki. Trochę tego jest, także jeśli lubicie zakupy w Pepco lub po prostu taka tematyka Was interesuje, to zapraszam Was do oglądania. Zaczniemy od kurtek. Kupiłam dwie i pierwszą z nich mam już na sobie. Jest to kurtka dwustronna, także tak naprawdę dziewczyny macie dwie kurtki w cenie jednej. Mi bardzo spodobało się połączenie kolorystyczne, ponieważ z jednej strony mamy kolor beżowy, a z drugiej brązowy, więc są to kolory, które na pewno będą pasowały nam do wielu stylizacji. Jest to kurtka przejściowa, także jest dość cienka. Pokażę Wam, jak z tej strony prezentuje się faktura. Mamy tu dwie naszyte takie kieszenie, kurtka zapinana jest na zatrzaski i zobaczcie, mamy takie ozdobne marszczenia na rękawach. No mi ten efekt bardzo się podoba i tak prezentuje się ta strona kurtki. A tak prezentuje się kurtka z drugiej strony. Tu mamy kolor brązowy, no i całkiem inną fakturę. Uważam, że bardzo fajny pomysł, żeby ta strona miała inną fakturę i tu mamy również inne kieszenie, także ta strona wygląda jak całkiem inna kurtka. Zobaczcie, jeśli chodzi o rękawy, no to z tej strony akurat też mamy te ozdobne marszczenia. Tak się prezentuje ta strona. Ta kurtka dziewczyny kosztuje 80 zł i na mnie widzicie rozmiar 38, który moim zdaniem jest trafiony. A tak prezentuje się druga kurtka, którą kupiłam. Ta jest już nieco dłuższa. Mamy tu dłuższy tył. Tak się prezentuje z tyłu. Zobaczcie, mamy tu również kaptur. Nie jest on odpinany, jest przyszyty na stałe. Natomiast jeśli chodzi o przód, to kurtka zapinana jest na suwak, który ukryty jest pod listwą. Mamy tu również w pasie troszki, dzięki którym możemy sobie regulować szerokość kurtki w tej partii. Kurtka posiada kieszenie. Pokażę Wam jeszcze z bliska ten kolor, bo uważam, że jest naprawdę bardzo ładny. Natomiast jeśli chodzi o rękawy, to zobaczcie, mamy tu takie czarne ściągacze. Tak się prezentuje rozmiar 38 na mnie, taki rozmiar noszę też na co dzień i kurtka rozmiarowa jest na mnie dobra i kosztuje ona 80 zł. Na początku powiedziałam, że kupiłam dwie kurtki, ponieważ zapomniałam o tej jeansowej. Tak się dziewczyny prezentuje ta kurteczka, jak widzicie po całości zapinana jest na guziki. Pokażę Wam kolor i fakturę z bliska. Wydaje mi się, że właśnie po tego typu kurtki dziewczyny najchętniej sięgają zarówno wiosną, jak i latem, gdy jest trochę chłodniej, ponieważ zakładają takie kurtki na sukienki, łączą z eleganckimi spodniami, z dresami i właśnie dlatego ta kurtka tak szybko się wyprzedaje. Ja również miałam problem, żeby dorwać swój rozmiar. Na co dzień noszę rozmiar M, no i niestety M-ki nie było, więc kupiłam S-kę. Zobaczcie, tak się prezentuje na mnie rozmiar S. Na pierwszy rzut oka wydaje się dobry, ale jak zapnę kurtkę, no to czuję, że jednak w tej partii mnie trochę ciągnie, więc zdecydowanie ja powinnam mieć rozmiar M i ta kurtka dziewczyny kosztuje 70 zł. Jeansy i t-shirt i zacznę od jeansów, ponieważ uważam, że w tym przypadku Wasze opinie dziewczyny będą podzielone. Albo będą Wam się one podobały, albo wręcz przeciwnie. Mamy tu dwa odcienie jeansów, które dość mocno ze sobą kontrastują. Pokażę Wam z bliska kolorystykę. Z tyłu spodnie prezentują się tak. Mamy tu tylko jedną kieszeń. Są to spodnie z wysokim stanem. Na mnie widzicie rozmiar 38 i rozmiar jest trafiony i kosztują one 60 zł. Natomiast jeśli chodzi o t-shirt, to zacznę od rozmiaru, ponieważ niestety z rozmiarem nie trafiłam. Co prawda widzicie na mnie rozmiar M i taki też noszę na co dzień, ale t-shirt jest na mnie za ciasny, więc ja zdecydowanie powinnam kupić L-kę. Jeśli chodzi o kolor, to ja wybrałam ten w kolorze niebieskim, ale z tego co pamiętam, możecie go kupić jeszcze w kolorze czarnym. Pokażę Wam, jak prezentuje się faktura. Zobaczcie, mamy tu również takie ozdobne guziki. Jeśli chodzi o skład, to mamy tu 25% wiskozy, reszta to poliester i elastan i za ten t-shirt dziewczyny zapłacicie 25 zł.
Tym razem do tych samych dżinsów założyłam koszulę w paski. Jak widzicie, zapinana jest ona po całości na guziki, a przy dekolcie mamy klasyczny kołnierzyk. Pokażę Wam z bliska, jak prezentuje się kolor. Natomiast jeśli chodzi o rękawy, to możemy je nosić na dwa sposoby, ponieważ mamy tu możliwość regulowania długości. I specjalnie dziewczyny jeden rękaw podpięłam, a drugi zostawiłam tak luźno puszczony, żeby Wam pokazać, jak prezentuje się w jednej i w drugiej wersji. Zobaczcie. Nie wiem jak Wy, ale ja chyba zdecydowanie nosiłabym ją właśnie w tej wersji z podpiętymi rękawami. Jeśli natomiast chodzi o długość koszuli, to już Wam pokazuję, jak się ona prezentuje. Na mnie, dziewczyny, widzicie rozmiar 38 i rozmiar jest dobry. Zobaczcie, tak się ona prezentuje w całości. Tak wygląda z tyłu. W jej składzie mamy 67% bawełny, reszta to poliester i kosztuje ona 40 zł. Kolejna koszula, tym razem gładka w kolorze beżowym. Mamy tu ładny dekolt w kształcie litery V, ale jak już pewnie zauważyłyście, koszula prześwituje, bo widać mi całą bieliznę. Jeśli chodzi o kolor, no to kolor bardzo mi się podoba, ponieważ jest to jeden z moich ulubionych kolorów. Pokażę Wam z bliska, jak prezentuje się właśnie kolor i faktura. W tym przypadku również możemy decydować o długości rękawów, albo możemy nosić je tak luźno puszczone, albo podpięte. No ja zdecydowanie w tym przypadku również wybrałabym tą wersję z podpiętym rękawem. Tak koszula prezentuje się z tyłu. Na mnie widzicie rozmiar 38, w jej składzie mamy 100% wiskozy i kosztuje ona 30 zł. Kolejne dżinsy, tym razem w kolorze czarnym i zdecydowanie jest to propozycja dla pań, które do swoich stylizacji lubią przemycić odrobinę błysku, ponieważ mamy tu cyrkonię w kolorze czarnym. Spróbuję Wam pokazać z bliska, jak wyglądają. Jak widzicie, cyrkonie są w takim samym kolorze jak spodnie, więc mamy taki subtelny błysk, który nie rzuca się bardzo tak na pierwszy plan. I te cyrkonie, dziewczyny, są tylko z przodu, natomiast z tyłu spodnie są już gładkie. Są to spodnie z wysokim stanem. Jeśli chodzi o rozmiar, to nie jestem do końca pewna, bo co prawda się w nie dopięłam, ale czuję, że jednak są takie mocno dopasowane do sylwetki, więc prawdopodobnie gdybym mierzyła je w sklepie, to przymierzyłabym również rozmiar większy, żeby po prostu porównać sobie, czy jednak nie powinnam zdecydować się na rozmiar większy. Na mnie widzicie rozmiar 38 i te dżinsy, dziewczyny, kosztują 60 zł. Natomiast jeśli chodzi o górę, to mam na sobie t-shirt w takie serduszka. Wykonany jest on w 100% z bawełny. Podoba mi się w nim to, że nie jest on taki mocno dopasowany do sylwetki, tylko jednak jest taki luźniejszy. Ja w takich zdecydowanie czuję się o wiele lepiej. No i pokażę Wam jeszcze, jak prezentuje się z tyłu, ponieważ w tym przypadku nadruk mamy tylko z przodu, a z tyłu t-shirt jest gładki i ten t-shirt, dziewczyny, kosztuje 25 zł. Tym razem t-shirt w kolorze limonkowym. Mamy tu klasyczny półokrągły dekolt. Pokażę Wam, jak prezentuje się ten kolor z bliska. Tak wygląda on z tyłu. Ten t-shirt również wykonany jest w 100% z bawełny. Na mnie widzicie rozmiar M i kosztuje on 15 zł. Teraz propozycja dla dziewczyn, które lubią kolor różowy. T-shirt z nadrukiem wisienki. I ten t-shirt, podobnie jak ten w serduszka, nie jest dopasowany do sylwetki, tylko taki nieco luźniejszy. Tak się prezentuje tył. Tył jest gładki. Na mnie widzicie rozmiar M. W jego składzie również mamy 100% bawełny i kosztuje on 25 zł. Kolejna propozycja, jeśli chodzi o t-shirt. Tym razem t-shirt w paski i ten już jest zdecydowanie bardziej dopasowany do sylwetki. Mamy tu również taki mały nadruk w postaci czarnego serduszka. Na mnie widzicie rozmiar M i zobaczcie, tak się on prezentuje. W jego składzie mamy 95% bawełny, reszta to elastan i kosztuje on 25 zł. Pozostajemy przy paskach, tym razem bluza w czarno-białe paski z kapturem. Tak się ona prezentuje z tyłu, natomiast z przodu tu również mamy taki mały nadruk w postaci serduszka.
U dołu bluza zakończona jest białym ściągaczem. Tak samo zakończone są rękawy. No i zobaczcie, jest ona taka bardziej oversize'owa, ponieważ na mnie widzicie rozmiar M. No i mam tu sporo luzu, mi taki efekt jak najbardziej się podoba, czuję się w niej komfortowo. W jej składzie mamy 60% bawełny, reszta to poliester. Na mnie, tak jak już mówiłam, widzicie rozmiar M i ta bluza kosztuje 50 zł. Przechodzimy do sukienek i pierwsza z nich to sukienka w kolorze kaki. Jak widzicie, jest ona gładka, nic szczególnego tu tak naprawdę się nie dzieje. Mamy tu obniżoną linię ramion i rękaw sięgający delikatnie za łokieć. Pokażę Wam, jak z bliska prezentuje się faktura materiału. Ja założyłam do niej pasek, ponieważ prawdopodobnie tak bym ją nosiła, ale już ściągam pasek, żeby pokazać Wam, jak prezentuje się długość i jak wygląda ona bez paska. Przy wzroście 1,69 m. Tak prezentuje się długość sukienki. W jej składzie mamy 95% bawełny, reszta to elastan. Na mnie widzicie rozmiar M i sukienka kosztuje 40 zł. Kolejna propozycja w kolorze kaki, tym razem sukienka do połowy zapinana na guziki z kołnierzykiem. Jest ona dostępna również w innej wersji kolorystycznej. Pokażę Wam, jak z bliska prezentuje się w tym kolorze. Zobaczcie, z przodu mamy naszytą taką małą kieszonkę. Jeśli chodzi o dół, to jest on półokrągły, tak się prezentuje. Przy wzroście 1,69 m, tak prezentuje się długość. Założyłam do niej swój pasek, ponieważ z paskiem bym ją po prostu nosiła, ale oczywiście pokażę Wam również, jak prezentuje się bez paska. Tak sukienka prezentuje się w całości. Jeśli dziewczyny lubicie w sukienkach kieszenie, to tu kieszonki są. Tak wygląda ona w całości bez paska. W jej składzie mamy 75% wiskozy, reszta to liocel. Na mnie widzicie rozmiar 38 i sukienka kosztuje 50 zł. A tak prezentuje się sukienka, którą widzieliście przed chwilą, tylko w innym kolorze. Tak wygląda z tyłu. Również mam na sobie rozmiar 38. Ta sukienka też kosztuje 50 zł. Ale różni się składem, ponieważ wykonana jest w 100% z liocelu. To już wszystkie propozycje w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że dzisiejszy przegląd Wam się podobał i że miło spędziliście ze mną czas. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi na kanale, to oczywiście zachęcam Was do subskrybowania, żeby być na bieżąco i nie przegapić żadnego odcinka. Dzisiaj już się z Wami, kochani, żegnam. Dziękuję Wam, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!